Dzisiaj specjalnie dla CarSmile w teście spalania mam taki oto samochód. To jest Renault Captur drugiej generacji. Tutaj akurat wersja hybrydowa, nie plug-in, czyli taka, której jeszcze nie ma w ofercie, 145 koni i taki samochód dzisiaj będziemy sprawdzać. Ale zanim go sprawdzimy, pokażę Wam go w środku, bo jeszcze nigdy nie testowałem Captura. Mamy tutaj wersję RS Line, czyli tak naprawdę najwyższą specyfikację i to zdecydowanie widać w środku, bo materiały są zacne. Odpalę sobie tutaj wszystkie te piękne systemy, no bo oczywiście mamy tu wirtualny kokpit. Mamy też taki piękny wyświetlacz, który się nie odpalił, więc prawdopodobnie muszę to zrobić. Tak. Muzyczka powitalna. No i zobaczcie. Bardzo fajne. Tu jest coś, co mi się mega podoba, czyli informacja o energii, coś, czego w hybrydach nie zawsze to jest, a tutaj możemy sobie zobaczyć, ile przyjechaliśmy w trybie elektrycznym. Na razie tym spalaniem się nie przejmujcie, bo to jest spalanie, które zanotowaliśmy tutaj na bardzo, bardzo krótkim odcinku. Wróćmy sobie do tego. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Mamy jednostrefową klimatyzację, ale taką bardzo łatwą w obsłudze, bardzo fajną. Dwa gniazda USB z przodu, dwa gniazda USB z tyłu. Indukcyjna ładowarka, którą umieszczono o tutaj pod spodem. To jest dość fajne rozwiązanie, bo dzięki temu no nie patrzy się na ten telefon i nie rozprasza się, nie przestaje się patrzeć na jezdnię. Automatyczny hamulec ręczny. Takie miejsce na kartę hand-free to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, bo ten samochód się sam zamyka, sam otwiera. Jak mamy torby i różne inne bagaże, to jest mega rozwiązanie. Zobaczmy, czy możemy go już przepiąć w tryb EV, jeszcze nie. Tak wyglądają zegary. Z lewej strony mamy naładowanie baterii. No jest to hybryda taka, która się ładuje podczas jazdy tylko i wyłącznie. Mamy tutaj możliwości ładowania z gniazdka. Taka hybryda ładowana z gniazdka jest w ofercie Renault, ale ma 160 koni. Tu mamy 145. A po prawej stronie mamy oczywiście klasyczny zbiornik paliwa, który został zatankowany do pełna, bo będziemy jechać trasę testową. Tutaj mamy taki schowek przed pasażerem. Plastik udający aluminium, ale wyglądający całkiem, całkiem ładnie. No i mega wygodne fotele. Jechałem trasę taką ponad 800 km i bardzo to było wygodne. No, ten samochód ma relatywnie prostą obsługę. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest coś takiego. Można sobie zmniejszać i zwiększać podświetlenie wskaźników. Fajna sprawa. Przycisk do włączenia automatycznej jazdy. Fajnie, że on jest tutaj, nie trzeba grzebać w menu komputera pokładowego. Wszystko fajne, przemyślane. Bardzo, bardzo proste w obsłudze. Jedyny mankament, no to jest tutaj ten dźwięk, który trzeba robić dotykowo na ekranie. Ale jak to w Renówce, mamy tutaj zdublowanego w tym joysticku pod kierownicą. Ci, co mają Renault, to go znają. Zresztą jest też w innych modelach koncernu. Tak naprawdę proste rozwiązanie, które od lat się tutaj sprawdza i dobrze się z nim żyje. Sterowanie kilkoma funkcjami z kierownicy. Bardzo przyjemny samochód. Zapraszam teraz do tyłu, no bo trzeba sprawdzić, czy tam w ogóle mam szansę się zmieścić. No, słuchajcie, jesteśmy tak naprawdę na płycie podłogowej kliówki, więc szału tutaj nie ma, no ale powiedzmy, że jakbym tak usiadł w tym samochodzie, to się mieszczę. Tak jak wspominałem, tutaj mamy te dwa gniazda USB i jeszcze 12V, więc to jest mega fajne. Kanapa jest przesuwana, ale w tym momencie jesteśmy maksymalnie do tyłu. Gdybym przesunął się maksymalnie do przodu, to prawdopodobnie już stąd nie wyjdę. Ale zostawię tak, bo chcę Wam pokazać bagażnik w takim ustawieniu. Jedną nogę już uwolniłem. To powinno się też udać z drugą. Po tym, jak przesunąłem kanapę, mamy 440 litrów bagażnika, czyli w miarę przyzwoicie jak na, no powiedzmy, crossovera, małego SUV-a. Ale powstała tutaj taka niezbyt praktyczna dziura, do której będą nam wpadały przedmioty. W momencie, kiedy kanapa jest przesunięta maksymalnie do tyłu, mamy 303 litry, coś koło tego. Relatywnie mały bagażnik, ale przynajmniej nie ma tej dziury. Pod tą podwójną podłogą, w tym akurat egzemplarzu, pewnie tak będzie we wszystkich, mamy dojazdowe koło zapasowe. Trójkąt, gaśnicy, to mi się dzisiaj przydało, miałem kontrolę policyjną. No i troszkę jest tak, że uważam, że to jest mankament tego samochodu, że przez to, że to jest hybryda, prawdopodobnie te baterie są gdzieś tutaj pod spodem, ten bagażnik nie jest rekordowy.
Pod maską Captura mamy tak naprawdę trzy silniki, bo jest czterocylindrowy benzyniak i dwa silniki elektryczne. To jest dokładnie ten sam układ, który mogliście zobaczyć w Arkanie, którym już testowaliśmy. Tu sobie możecie zobaczyć ten filmik, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Około 145 koni, nieco ponad 10 sekund do setki, napęd naprzód oczywiście, nie ma tu 4x4. No i spalanie, no tak naprawdę nie wiem jakie. Udało mi się dotrzeć do takich danych, których producent mówi, że spala około 5 litrów na 100 km według WLTP. I to dzisiaj będziemy testować i sprawdzać, czy rzeczywiście ta hybryda daje radę. No i przede wszystkim to, jak ta hybryda sprawia się w nieco mniejszym samochodzie niż Arkana. Ta wersja Captura nazywa się E-Tech, wersja wyposażeniowa, którą jedziemy, tak jak już mówiłem, RS Line. Jest to samochód, który będzie się pozycjonował tak między najmocniejszym benzyniakiem z tym nicanowskim silnikiem HR-160-konnym, a hybrydą plug-in, czyli prawdopodobnie mówimy tutaj o cenie między 110 a 140 tysięcy, przypuszczalnie 130, czyli już całkiem sporo, dlatego ewentualne wynajęcie długoterminowe takiego samochodu ma sens. My oczywiście takie auta będziemy mieli w CarSmile w momencie, kiedy one zadebiutują na rynku, czyli to będzie na wiosnę przyszłego roku, tak jak mówiłem. Ale już dzisiaj możemy sobie ten samochód przetestować. On bardzo przypomina, jeśli chodzi o to, jak jedzie tą Arkanę hybrydową, którą już jeździliśmy. Ten system jest mniej więcej taki sam. No to, co mnie najbardziej tutaj dziwi, bo mam tutaj ekonomizer taki mały w tym trybie MySense, można go sobie tu wyświetlić na ekranie i mniej więcej widzę, co się dzieje z tym samochodem. I on ma taką tendencję, że nawet jak jedę ze stałą prędkością, to lubi sobie doładować akumulator. Do końca nie wiem, dlaczego tak robi, bo to zdecydowanie podwyższa mu spalanie. Ten słupek wtedy idzie bardzo, bardzo do góry i prawdopodobnie to jest około 15-16 litrów na 100 km. A w trasie takim samochodem można by oszczędzać, jadąc z równą prędkością, a on sobie z jakiegoś powodu za każdym razem doładowywuje akumulatory. Ja bym chętnie te funkcje wyłączył, ale nie potrafię. W tej chwili mam spalanie 7,1, to jest głównie spalanie z autostrady. Wydaje mi się, że jedziemy pod wiatr, więc szansa, że on włączy sobie tryb EV jest niewielka. Tutaj możecie zobaczyć trochę miasta, trochę autostrady. 31-32 km, z czego 7,8 zrobiliśmy na elektryku, czyli całkiem nieźle, ale głównie było to w mieście. Ja ten samochód wcześniej trochę miałem okazję potestować, on w mieście jest w stanie spalić koło piątki, tak jak podaje producent, na trasie oczywiście nieco więcej, to sobie dzisiaj sprawdzimy. Ale zostawmy już ten system hybrydowy, no bo on nie jest tutaj tak naprawdę najistotniejszy. Oczywiście fajnie, że można taką wersję jeszcze przetestować, chociaż przypuszczam, że będzie miała bardzo zbliżone spalanie do tej Arkany, którą niedawno jeździliśmy. Ale sam Captur drugiej generacji, którego jeszcze nie testowałem dla CarSmile, a który tak naprawdę w naszym najmie jest samochodem chętnie przez Was wybieranym, bo jest samochodem fajnym. To, co mi się bardzo podoba, to jest wygoda, jaką się tutaj ma w tym aucie. Zrobiłem tym samochodem już w tej chwili chyba około 1000 km. W ogóle nie byłem zmęczony, jest fajne takie sprężyste siedzenie, fajna taka mięsista kierownica, dobra widoczność ze środka. Mam tu oczywiście komplet wszystkich systemów i fajne jest to, że one nie są nachalne. Zobaczcie, coś takiego jak martwe pole w lusterku. O, nie działa. Normalnie powinna się taka dioda świecić. Czyżby wyłączyło się przez to, że mamy taką, a nie inną pogodę? Być może, ja niczego nie grzebałem w systemie. Generalnie jak działało, to było tak, że było bardzo, bardzo nienachalne. Wcześniej jeździliśmy Hyundaiem. Pamiętacie być może, jak to wyglądało w Hyundaiu, tam, że te systemy głupiały w momencie, kiedy już się włączyło kierunkowskaz. Tu tego zdecydowanie nie ma, ale sam system utrzymania toru jazdy w Renówce jest nieco mniej udany niż w Hyundaiu, niż w Kii. Próbowałem na nim jeździć i tak nie do końca ten samochód chciał się trzymać pasa. Do tego bardzo szybko wołał o tym, żeby położyć ręce na kierownicy, no to oczywiście są kwestie bezpieczeństwa, ale jednak wydaje mi się, że on jest nieco gorszy niż w koreańskiej konkurencji. Poza tym jednak ten samochód jest idealny do tego, żeby nim jeździć, ma wystarczającą liczbę schowków. Wszystko to jest fajnie rozplanowane, także zdecydowanie polecam. No w tej chwili mam 7.0, wciąż jestem na autostradzie. Jak widzicie, za bardzo się nie mogę napędzić, no bo oczywiście ciężarówki muszą się wyprzedzać, żeby te 3 minuty być szybciej gdzieś tam na parkingu. No bo przez 3 minuty mają duże znaczenie, ale nam się nigdzie nie śpieszy.
dlatego wrócę do Was za chwilkę, jak trafimy na drogę szybkiego ruchu. O, Pan mnie przeprosił. A potem zobaczymy, jak ten samochód sprawuje się w mieście, bo tak naprawdę myślę, że ta hybryda renówkowa jest właśnie stworzona głównie do tego, żeby jeździć nią miasto. Ty jesteś w zapisie, a ja jestem w trybie EV, czyli w tym trybie, w którym powinienem być, żeby ten samochód był oszczędny. Na takich drogach jak ta, tutaj akurat możemy jechać 90 na godzinę, te ciężarówki jadą około 70, jest to idealny tryb, bo mimo tego, że mam takie wrażenie, jedziemy pod wiatr, to nie jest w stanie się na nim chwilkę utrzymać. I ta chwilka powoduje, że tutaj wzrasta nam liczba przejechanych kilometrów tylko w trybie elektrycznym i spada nam spalanie. W tej chwili z tych 7,1, bo tak chyba wyjechałem z autostrady, spadło nam o 0,4. Tak naprawdę cały czas staram się jechać tak, żeby ten samochód był jak najbardziej oszczędny. On potrafi włączyć silnik elektryczny nawet przy 110-115 km na godzinę, czym tak samo było w Arkanie, ale raczej jak jedziemy z wiatrem lub nie wieje, no i tak naprawdę to dość ciężko jest mu dłużej utrzymać taką prędkość, więc no nie dodajemy gazu, żeby on nie włączył tego silnika spalinowego i nie zaczął znowu ładować baterii elektrycznych. Tylko tak no, raczej trzymamy na stałym poziomie gaz i ta prędkość nam tak minimalnie spada. Więc prawda jest taka, że żeby jeździć tym samochodem oszczędnie w trasie, no to tak trzeba się rozpędzać, puszczać nogę z gazu, on wtedy odzyskuje, włącza sobie tryb EV i jesteśmy w stanie chwilę na tym trybie EV jechać, teraz się nie udało. No tutaj nie ma możliwości włączenia go przy takich prędkościach. Ten przycisk jest aktywny tak naprawdę, ten system jest aktywny tylko w momencie, gdy jedziemy w mieście. Ale spalanie mamy, o proszę bardzo, chyba się włączył. No tak cały czas faluje ten ekonomizer. O, teraz znowu i zobaczmy, włączymy tryb EV i spróbujemy chwileczkę na nim pojechać. Nie dodaję gazu, bo jak tylko dodam, to on sobie przełączy. No i zobaczcie, prędkość mi spada. 77, dodam mu minimalnie, zobaczymy co się stanie. A, momentalnie go wyłączył. W mieście, co Wam później pokażę, to działa zdecydowanie lepiej. Na trasie nie jest idealnie. Mam wrażenie, że w hybrydowych Toyotach, na przykład w RAV4, działa to minimalnie lepiej. Podobnie wydaje mi się, że lepiej działa to w Hyundaiu. Jest to raczej samochód do tego, żeby jeździć nim oszczędnie w mieście. Myślę, że jeżeli chodzi o takie zastosowanie jak trasa, coś tam, no to mamy tutaj benzyniaki. Zdaje się, chyba nawet w Capturze jeszcze jest diesel, co jest dużą rzadkością w tej chwili. Ale pamiętajmy o tym, że są marki, to japońskie, które nad dieslem pracują i to nad dieslem na biopaliwa, więc być może diesel jeszcze wróci w glorii, chwale. No, póki co musimy jeździć takimi samochodami, które są trochę elektryczne, trochę spalinowe. Ten muszę przyznać, że podoba mi się. No to znowu sobie dodam trochę gazu i odpuszczę. I od razu wskakuję w tryb EV i od razu to spalanie mi spada. O, tak, to lubię. Dodam mu minimalnie gazu, żeby się utrzymało. Teraz jestem z górki, więc powinno się udać. Powinien nie spadać z prędkości. O, nawet udało się przyspieszyć o kilometr, o dwa. No, idziemy jak źli. A da się to włączyć? Dalej nie. Napęd elektryczny niedostępny, tak mi tutaj napisało. Wyświetliło komunikat, mimo tego, że w tymże napędzie elektrycznym jestem. Tak samo jak w Arkanie mam tutaj taki mały samochodzik, na którym widać, jak wyłączę kierunkowskazy. A do tego mam radar, który pokazuje mi, w jakiej odległości jestem od samochodu poprzedzającego. I to jest fajne, bo jak mam dobrą odległość, taką, że dałbym radę wyhamować, to mam kolor zielony. Jak się bardziej zbliżę do tych ciężarówek, to zobaczcie. O! Muszę zwolnić, bo przekroczyłem prędkość. Najpierw mam żółty, pokazuję 1,5 sekundy. A jak jestem za blisko, nie będę tego robił, to mam kolor czerwony. Bardzo fajne. Zobaczcie, wjechałem do miasta, jestem w trybie DB, więc samochód sam sobie hamuje, odzyskuje energię na maksa, no trzeba tak dobrze wymierzyć, bo on tak do 10 to robi, potem trzeba samemu zahamować.
i spalanie spadło mi z 6,3 do 6,1, a przejechałem przez miasto raptem parę kilometrów. Tutaj widać proporcje, przejechaliśmy 115 km, z czego w trybie elektrycznym ponad 30. Myślę, że gdybyśmy robili to tylko w mieście, to te proporcje byłyby nawet takie 60-65%, albo i lepiej, jakbyśmy w dużych korkach jeździli, bo w momencie, kiedy korzystamy z tego trybu B, ten auto genialnie odzyskuje, kawałek da się na tym EV tak do 50 bez żadnego problemu dojechać, a korki zwykle tak szybko nie jeżdżą, zwłaszcza te warszawskie. No i co? I potem tak naprawdę nie ma tej możliwości, żeby on sam zaczął się ładować, żeby na tym ekonomizerze tam nam zaczęło znowu skakać do 15 czy do 16, więc momentalnie to spalanie spada. Ja ten samochód testowałem w mieście i był taki moment, że w takim fajnym koreczku on mi pokazał 4,5. Udawało mi się to utrzymać, ale potem niestety było trochę szybciej przez chwilę. Auto zaczęło sobie samo ładować, no i tak skoczyło do 5. W tej chwili nam tutaj ładnie, ładnie niweluje. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że realne jest nawet, żebyśmy zrobili 6, może 5-9, zanim dojedziemy na stację, tu mamy jeszcze parę kilometrów. Zobaczcie, jak fajnie też działa ten system. W tej chwili mam automatyczny ręczny, puściłem sobie nogę z hamulca. Jak się zrobi zielone, to momentalnie ruszę, bez takiego opóźnienia, które często jest w samochodach z systemem start and stop, no bo tutaj ruszam sobie na elektryku. Wręcz mam go tutaj wymuszonego i tak naprawdę jestem w stanie nim jechać. Zobaczcie, jadę. O, już się wyłączył niestety. Zbyt niski poziom baterii spowodował, że on się wyłączył, no to odzyskajmy sobie jeszcze trochę, na razie w trybie deszcz i tak delikatnie. A im bliżej będziemy świateł, włączę sobie B, trochę go muszę gazem tutaj, bo on bardzo mocno hamuje. I teraz go daję na maksa już, z tyłu świecą mi się światła stopu i on, zobaczcie, 14, o, nawet do 8 km udało mu się zwolnić, no ten sam koniec, my musimy zahamować. Całkiem to jest fajne. Znowu spróbuję sobie wymusić EV. W dalszym ciągu się go nie da wymusić, ale tak naprawdę auto jedzie na EV. Startujemy sobie znowu na elektryku, już tak nie za mocno będę tutaj ruszał. No, momentalnie przełączył, bo ma relatywnie niski poziom baterii. Tak naprawdę to cały czas jest takie lawirowanie. No tutaj oczywiście można sobie przełączyć na coś takiego. Czyli tak jak w Toyotkach mieliśmy i w wielu innych samochodach, możemy sobie zobaczyć, jak przepływa energia. No, może nie do końca tutaj w tym miejscu jesteśmy w stanie na to patrzeć, raczej tutaj na to, co się dzieje, czy jesteśmy w trybie EV, czy nie. Spróbujmy. O, teraz się udało włączyć. Więc teraz wystartujemy na elektryku i tak naprawdę wymusimy go prawdopodobnie trochę dłużej, niż by sam się przełączył. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ruszamy na tym elektryku, ruszamy. No teraz pozwolę sobie trochę mocniej przyspieszyć. On bez problemu się napędza, tak jak ruch mniej więcej idzie. Trochę musiałem zwolnić, ale spokojnie tak do 50 da się na nim jechać. Także tak to wygląda. Zaraz ten samochód zlitrażujemy na stacji benzynowej i wrócę do Was z informacją, ile realnie spalił. W tej chwili mam 6,1. Dojechałem na stację z komputera pokładowego, mam 6,0. Na dystrybutorze wyszło 6,2. Trzeba pamiętać o tym, że jechaliśmy dzisiaj przy no, takich niższych temperaturach, bo to już było 2-3 stopnie, więc wiadomo, że elektryczność wtedy działa trochę gorzej, ale dalej to są bardzo dobre wyniki.